Cześć, tu Gurtank i wracamy do Pankillera Fear Factor. Dziś zmierzymy się z zamkiem, na którym to mamy bardzo ciężką misję do karty czarnego tarota. Nie dać się zranić, sama mapa jest trudna. Dobra, spróbujemy. Kartę, jak widzicie, już sobie ustawiłem. Mamy żelazną wolę stawioną, osłabienie przeciwników, podwójne użycie kart, a także zwiększenie czasu działania złotych kart. Wiadomo dlaczego. Zaczynajmy. O, na tym poziomie czeka nas widzę, już tutaj jest, mamy poziom misję. Sporo zapisywania ręcznego nas czeka, bo jeden głupi błąd i kartę tracimy. Dobra. Tych kilku panów mamy z głowy, idziemy tam. To amunicję. Kurde no. Spróbujmy może najpierw tam wejść zanim ich zabijemy. No to w tym odcinku to się dopiero naskaczy, naginę. Dawajcie. Dobra. Aby tego nie powtarzać, no niestety zapiszę ręcznie. No w końcu mi się udało. Dobra, to jest teleport. Dobrze. I niestety znowu to samo, ponieważ mamy na dole sekret bardzo, bardzo trudny pod mostem tu. Kto wie, ten wie. Dobra, złazimy na dół. Miejmy nadzieję, że tym razem drabina mnie załapie, że ja po niej schodzę. Dobrze. Na drugą stronę znowu. Dobrze. Mamy broń z Battle Out of Hell'a. Dobra, udało nam się. Dobra, teraz musimy się postarać. Pieski musimy eliminować w pierwszej kolejności, bo one mają ten atak. Bardzo niebezpieczny. No właśnie o tym ataku mówiłem. Dobra. Chodźmy po nowy sekret. Nie udało mi się. Musimy po prostu doskoczyć do tego wejścia na drugiej baszcie. O, właśnie. Co, nic tu nie ma? Tu nic nie ma, ale tu jest wajcha. Coś się otworzyło? Tak. Mamy sekret, mamy złoto. I dobra. Nie doznaliśmy na razie obrażeń. To jest łatwiejsza część. Gorzej będzie w środku, tam, w tych ciasnych pomieszczeniach z tymi szkieletami. Dobra.
Muszę grać bardzo ostrożnie. O jedno trafienie i... I po karcie. W końcu mamy jakiś checkpoint. Zaraz sobie z niego skorzystam, ale najpierw wejdę na górę. Albo nie wejdę może. Nie, da się wejść, tylko zapomniałem gdzie. O, tutaj. Przyda nam się to zamrożenie do walki z tymi wielkimi katami. Ponieśmy też beczki, żebyśmy sobie przypadkiem sami krzywdy nie zrobili. Tu będzie zasadzka. Dobra, musimy wiać teraz. Tam jest jeszcze większa zasadzka przy tym budynku. Jeszcze szkielety latają. Jest jeszcze jeden. Do widzenia. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu. Teraz pojawia się pytanie, czy użyć karty, czy spróbować bez karty. Najpierw spróbujemy bez karty, zobaczymy jak na to wyjdzie. Każdy sekret sobie weźmiemy. Dobra. No i okej, udało nam się. Jakimś cudem. Patrzmy. W oryginale to był sekret, teraz go nie ma. Tu jest sekret, nam się pewnie otworzy na końcu. Zbierajmy amunicję, ale... No i tak szybko. Czy nam się przyda amunicja? Na pewno, do shotguna. No i teraz mamy najtrudniejsze miejsce przed sobą. Walkę z tymi szkieletami na bliskim dystansie. Idziemy na górę. Kurde, mało brakowało.
zwróćcie uwagę, na jakich odległościach one są. Dobra, tu za... No nie, jeszcze nie oczyściłem tego piętra. Dobra, wkraczamy tam. Dobra, wyżej musimy iść. Dobra. Jeden jest pod nami jeszcze. Na tym piętrze. Uff. Kurde, widzieliście, jak mało zabrakło, aby mnie dziabnął? Dobra, teraz musimy iść na dół. Dobra. Dobra, do zapamiętania. Tam jest ich cała chmara. Jaką bronią bym najlepiej można było ich tam się pozbyć? Spróbujmy nią. Może wywabić ich stamtąd jakoś? O ty kurde! Tego kolesia amunicja chroni. Dobra. Na tym piętrze jeszcze ktoś jest niby. Idziemy na górę. Dobra. Udało się. Mamy 3 sekrety. Może teraz udamy się do pozostałych tutaj, tych co mamy je dostępne na razie. Okej. Teraz magiczna drabina musi nas załapać, że o. Okej, musimy doskoczyć tam. Czyli wiadomo co. Dobra, musimy się rozpędzić. Musimy skoczyć tak, żeby sobie nie zadać damage'a. No na pewno sobie nie zadałem damage'a tym skokiem. Muszę obmyślić, jak tam się dostać. Dobra. Mamy sekret. Teraz to nam wymyślili. Widzicie, przeniesiony jest sekret z tej wieży na tą.
Czy tam by się dało dostać? Jak się stąd dostać tam? Wiecie co, zapiszę tu i spróbujemy tam stąd tu tam doskoczyć. Dobra, źle się to skończyło. Dobra, sekret numer 6. Jak się do niego dostać teraz? Idziemy tu. Się zastanowimy. Tu musi być jakieś dojście do niego. Poza skakaniem samobójczym. W teorii z tej wieży mógłbym się tam dostać. Ale w praktyce mi się wydaje, że to za wysoko jest, żeby bez damage'a nie zebrać. Skakuj. A teraz się zaprze i nie będzie chciał wejść na drabinę, Daniel. Dobra. Pomyślmy. No i tutaj też spróbujemy. Wiecie co, póki tak sprawdzę jeszcze jedną opcję. Tam nie ma drabinki w tej baszcie. Nie ma. Ale wiecie co, mam jeszcze jeden pomysł. Tak właśnie pomyślałem, czy możliwe, że tu jest jakiś teleport. To by wtedy miało sens. Ale chyba nie ma żadnego teleportu. Stąd nie doskoczę. Tam jest za wysoko. Musi być jakaś inna opcja. No to ta opcja też odpada, bo kartę tracimy przy takim skoku. Dobra, także ja na razie nie wiem, jak coś to mi ktoś napisze w komencie, bo nie mam pojęcia, jak do niego doskoczyć bez straty HP-ków. Dobra, ten sekret sobie odłożę na później, jak już może kartę zdobędę. Się nim zajmę. Teraz my musimy się udać do podziemi. A sekret tutaj nam się otworzy już po ukończeniu poziomu. Pewno. Mamy dwa użycia bardzo mocnych kart. Dobra, pułapka. Mogłem spodziewać tego. Kurde! Się jeden wspiął. Spadamy. Jakieś bezpieczne miejsce. No i... No i gdzie mam się przed nimi schować, do jasnej cholery? Dobra, wiejemy jakoś, spróbujemy się przedostać na miejsce, które znam. Okej. Kto? Kto mnie walnął? Możesz ja pierdzielę. Gdzie co, użyjemy kart, żeby się z nimi rozprawić. Wiem, skąd mnie trafiali. Dobra, kończą nam się karty. Jest jeden gościu schowany.
Dobra. Mamy jeszcze jedno użycie kart. Gold, gold, gold. Dobra. Także poziom mamy ukończony. Chodźmy po sekret. Ten, do którego dojście mamy łatwe. A ten na tym, na tej baszcie to raczej nie wiem, jak się tam dostać. Nie tracąc karty. Dobra. No jest i sekret. No jednego nie zebrałem, wiadomo którego. Zobaczmy, jaka to karta. To mnie najbardziej ciekawi. Oby była jakaś dobra po takich trudach. Zawsze lubiłem ambient tego poziomu. Spadajcie drzwi. Dobra. No, dobra, bez komentarza. Potrójne spowolnienie, którego i tak nie użyję. Zobaczmy teraz. Wschodnia Cytadela. Rzeczywiście, pałacu nie było jeszcze. Powyżej 70 HP. No, to powinno być proste przy użyciu odpowiednich kart. Tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.